wiedza i talent, finanse, bohater generuje przychód w wysokości 200 zł dziennie, lepszy kontratak. Dobra, lepszy kontratak. Kontratak, wybierz jednostki, które chcesz umieścić w garnizonie. Wybierz jednostki, które chcesz umieścić w garnizonie. No nie wiem. Zostawię chyba chłopów. Zostawię chłopów i tych. Będę walczył z samymi tymi najemnikami. Okej. Okay. Jest, kolejny filmik. Fajnie. Tutaj kursory. Tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić osobiście. Zdezerterują. Wkrótce będę przy tobie. Hurra! Gryfy na wieki! Dobra, to wszystko. Misja ukończona. Zamknij! Yeah! Mamy pierwszą misję. Zaraz będzie druga pewnie. Rozpoczynając każdą misję kampanii, wybierasz bonus startowy, który chciałbyś mieć. Złoto zbrojnych chłopów. Chwila. 900 złota, to tak czy jak jest 100 zbrojnych. Czy chłopi są lepsi, ale ich jest więcej tych chłopów. Dobra, chłopy. Złota miasto mamy sporo. Strumbow zasługuje na swoją nazwę. Żyją w nim najlepsi ucznicy. Potrzebuje ich w swojej armii. To bardzo dobrze. Jaki jest cel? W ciągu tygodnia przejmij Stronghold, zabieram się przeżyć. Nowy cel? Rebelio. Muszę się przejechać porządną bazę w dobrze fortyfikowanym mieście, co w fortecy można rekrutować kolejne oddziały, a zmęczeni milicy będą mogli wypocząć i wyleczyć rany. Ponadto forteca daje złoto potrzebne do dalszego rozwoju Stronghold, bo byłoby idealnym miejscem na wojsko, więc muszę znaleźć miasto w ciągu tygodnia, póki armia należy jeszcze do prowadzenia bitwy. W porządku, no. To gdzie idziemy? Najlepiej przed siebie. Wow, ale fajnie. Dobra, tutaj tych zombiaków trzeba będzie zaatakować. Miatar potrzebuje nie tylko armii, także miasta, dzięki któremu armia będzie mogła otrzymywać uzupełnienie, jakieś szybciej zmienić. Dobra, no wiem, że muszę jakieś miasto zająć, tak? Ci na tu, a ci tutaj, o. Tak, o. Zagramy. Szarża. Ale nie mogę nic zrobić. Mana. Ile poszło? Minus. Wow! Oj. Ale mu trawa, no. Dobra, podejdź szybko. Szybko chłopów trzeba. Okej. Okay. Tutaj. A i łucznicy zabiją. Tak jest. Łucznik to jest jednak coś. Fajnie dalej. Okej. Okay. Fajnie, doświadczenie nabyte. Czwarty poziom mana, fajnie. Dobra, idziemy na prost. Chyba ty możesz czasem znaleźć artefakty, które zwiększają mi to jest na przykład szczęście. Państwo, że istnieje 20. Dobra, fajnie, no ma jakieś artefakty. A, tutaj jest artefakt, o kurczę. Dobra, w porządku. Znaleźłem artefakt, czteroistna koniczyna. Dobra, tutaj jest jakieś coś. Czy to będą chłopi do wynajęcia? Guć się pewnie się zgadza. Tutaj, co to będzie? Jakiś punkt widokowy, da? Część mapy zostaje odkryta. Aha, czyli mamy to podbić chyba, o ile dobrze. Oczywiście wszystko rozumiem. Okej, nie ma problemu. Tutaj są jacyś, którzy chcą chyba z nami powalczyć. Bardzo fajnie. Fajnie wyglądają w sumie te walki w tej grze. No dobra, możemy takować. Ale ruszyli, ty.
Dobra. Tyle, trzech zabijemy? Tak jest. Podejdź tędy. Łukami. Yeah. Podejdźcie tutaj, chłopi. Uła. Atakować. Tak jest, fajnie. Tutaj zostawiłem bez obrony niestety naszych tych łuczników. Ale wiesz. Dobra, poatakujemy wszystkich. Zawsze jakiś punkt doświadczenia, tak? Obsywanie i atakowanie. Tak, taka sama taktyka. No zobaczymy, ile nam się uda zabić. Trzech tylko. Siu! Ła! A poczekamy na ich ruch. Ilu? Trzech? Dokładnie, fajnie. Ale my ich zabijemy dokładnie, nas jest dużo, dużo więcej. I pyk, i chłopi skończą to wszystko. Nie, ucznicy jednak. No i fajnie. Okej. Logistyka. Coś moja dziedzina. Zasięg kruchu bohatera na lądzie jest... O, 10 metrów. Łaska, boskie przodstwo. Dobra, to kontratak niech będzie. To jakiś artefakt? Co to jest? Od razu złoto widzę. Ojeju. Mistury? Nie, no. Złoto trzeba zebrać. Dobra, i tu jeszcze jacyś są, co chcą z nami walczyć. Znaczy nie wiem, czy są, ale będą. Tak, to samo ustawienie standardówka. Raz. Dawać im tutaj słupków. Siu. Tylko jeden został. Znaczy dostał. No. Niestety. To my tędy go zaskoczymy. My tutaj naprzód pójdziemy. I tutaj słupku mi się przydało. Tych o, wziąć. Dobra, najpierw Iza, niech zaatakuje. Fajnie. I łucznicy. Dobra, tu coś dostało. Atakujcie. Dobra, tych trzeba tutaj wspomóc. Tą piątkę to już jakoś zabijemy sobie. Trzech, aż cztery. No, zabijecie? Nie, jeszcze troszkę trzeba poczekać. To zwycięstwo. Wow. Co to za mizerzyki są? Dobra. Koniec, czy jeszcze jeden został? Yeah! Nie? Jakieś tam straty żeśmy ponieśli, no. 7 chłopów nam umarło. Kopalnia. Każda przyjęta kopalnia z jednej najwielką liczbą krzywnego surowca dla twojego skarbca. Fajnie. Fajnie wiedzieć. Tu jest coś. Jakieś drewno chyba. Ja mam na to tydzień, tak? No ale to chyba tak mówią, że tydzień, a tu jakiegoś żadnego, wiecie, odlicznika nie widzę. Plus 4. Będziesz z nami się bił, czy to ty jesteś za pajacy? Przegrałeś. Misja nie powiodła się? Serio? Zamknij. Uła, rebelia, druga misja. Czyli nie, od razu atakujemy tamtą. Chłop. Tak. W porządku, czyli my nie mamy jeszcze tutaj całego, wiecie, co terenu badać i tak dalej. Tak jak my żeśmy to przed chwilą zrobili, tylko od razu przejąć tamto miasto. Ale czas przyjdzie na to, żeby się tutaj ze wszystkimi pobawić. Jak to było? Ty tu. W porządku. No. Łuki zaraz pójdą w ruch. Pyk, minus 3. Łucznicy tak z 12. Właśnie.
porządku. My tutaj obejdziemy sobie dalej. Można ich przeatakować? Nie, no to przejdziemy sobie tak, o. I łucznicy już zakończą. Dokładnie. Okej. Artefakt tutaj był, właśnie ta czteroistna konieczyna. Tutaj trzeba wejść na tą, nie wiem, punkt widokowy może. To mamy atakować. Dobra, da się. Także chodźmy jeszcze tutaj po tych chłopów. Zgódź się. No dobra, atakujemy, nie? Tutaj widzę, że jest ta wieża do szkolenia tych żołnierzy, rycerzy. A na razie dojdźmy tu. Zaatakujemy i będzie to nasze, o ile to jest niby... Bohater musi teraz zrobić swoje pierwsze miasto. Możesz wydać rozkaz do ataku, wskazując na bramę miasta jako cel do ruchu bohatera. No tak, no chcę atakować, nie? Ktoś tutaj ma jakąś obronę? O, niewielką. Pyk, trzech od razu. Łuczniki. Chłopów będzie łatwo. Ile poszło? Nie zauważyłem, kurczę. A chyba z 10. Dobra, chodźmy tędy. Ruszyć. Widzieliście to? Coś pięknego. Dobra, koniec chyba. Nie, jeszcze nie, trzymałem się. Ale teraz już musi być ich koniec. Dobra. Czyli zdobyliśmy miasto, jakby się nie patrzeć. Bez strat. Magia światła. Bohater może uczyć się zaklęć magii światła trzeciego poziomu. Magia światła. Światła staje się skuteczniejsza w działaniu. Werbuna. Nie, damy na razie to. Nowy cel. Zbierz 100 łuczników i tyle. Co można tu leć? Bohater zdobył sobie pierwsze miasto. Możesz teraz sobie wznosić budowlę o równym znaczeniu, aby iść w budowlę czy zbuduj. Pamiętaj, że to część bardziej zaawansowanej rynków może zostać przystawiona tylko wtedy, gdy swoje miejsce czy mamy inne. Dobra. Sensu. Buduj. Kurwa, jak spację. Co mam kupić? Kupki? Nie, dobra, zostawmy. Miejsce dla garnizonu. Miejsce dla bohatera, obsadzącego garnizon. Nie, garnizon jeszcze nic tutaj nie ten. Escape. Tu jest ten. Drewno. My nawet rosną, tak nie chcemy to budować, nie? Dobra, musimy zebrać 100 łuczników. Damy radę? Tak, damy radę. Tutaj jest czteroistna kończyna i drewno. Każdego dnia masz postawić jedną budowlę w każdym z innych miast. Dobra, czyli będę tam do miasta jechał. Aha, tędy mam taką, no. Dobra. W miastach najmuje się nowe jednostki. Werbunek jest możliwy tylko wtedy, gdy zbudowano określone budynki z których są fort. W porządku, no ale ja chcę coś budować, tak? Budynek jest już wybudowany. No to... No co tutaj jest? A! Kupiliśmy tych chłopów. Rekrutuj fajnie. Teren jest skapowana, my się stajemy w swoim garnizonie. Jeśli chcesz przynieść zwerbowaną jednostkę do armii, że bohatera przyjmie ikonę bohatera. Okej. No to co? Dobra, nieważne. Kuźnia i jakiś ten. Co to są do widzenia? A, budujemy, tak? No, dobra, poszło coś. Czyli coś budujemy, dobra, fajnie.
Dobra, na razie mniej więcej coś żeśmy zrobili. Nie wiem czy dobrze, ale... Tak czy siak coś żeśmy zrobili. Cud, był jakiś przeciwnik? Nie zauważyłem. No, róbcie swoje ruchy. Boże, śmiać. Jest, byk. Trzech. Łucznicy? Nie. Ci na razie, no dobra. Tutaj zabijcie tych. Fajnie. Ale się dałem zaskoczyć normalnie. Dwóch tych łuczników wywalił. Co to za czapel? Jak mi łuczników zniknął? O nie. Nie ma takiego bicia. Co ty próbujesz? Co ty, jakaś dryada niby, czy co? Czy elfy? Dobra, koniec. Dobra, fajnie jest, tylko szkoda, że mi aż czterech tych łuczników zabili. Ojeju, za mało punktów ruchów. O! Łucznicy podzielają mój punkt widzenia, lecz mówią, że Ashwood nie chce poddać się władzy króla. Muszę rozwiązać tę sprawę rozmawiając z burmistrzem. No dobra, no co? Jakoś pogadamy, tak? Kopalnia zdobyta. Budujemy coś? Nie wiem, co to jest w ogóle. A, pokazuje się. Rada Miasta. Zakłaś nowe budynki. Najmniej istoty R. Nie. Tu jeszcze coś jest do wybudowania, tak? Nie. Aha, czyli na razie to budujemy. Okej. Budujemy. Jak budujemy, to budujemy. Kamień leci, fajnie, wszystko elegancko. Cel właśnie, jakiś to był cel, czekajcie. Zdobądź Ashwood. Nie wiem, gdzie jest Ashwood, ale ponoć tam są rebelianci, tak? Dobra, najpierw oczyścimy sobie całą mapę, znajdziemy tu cały Ashwood i... Aha, czyli jak jest czerwony budynek, tutaj... A, czyli teraz już można coś budować? Może. Dobra. O, to są chyba wszystko szamaksa, tak? Nic nie mogę budować tutaj, oddać pieniędzy. Uuu, łucznicy. Fajnie. Rekrutuj wszystkie istoty. Jesteś pewien, że chcesz wynająć wszystkie istoty? Szybko i skutecznie na temat, no. Dobra, no. Czyli jednym słowem... Jednym słowem wrócimy się. Nie to chciałem, kurczę. Więc z początku naszego tygodnia w miastach i budynkach pojawiają się nowe i są właśnie wiadomo, że koniec to zupełnie. A, nie, to poczekam, aż będzie kolejny dzień. I za tak i ten i będę tak z każdym dniem, wiecie, jakiś tam nowych uczników rekrutował, uzupełniał, jak to się tutaj niby zowie. Dobra. Przejdźmy dalej. Dobra, w porządku, może być. Ła, są ci. I na oczywiście moich uczników, tak? A idź pan. Dobra. Zabij ich. Przechodź. Tak jest. Tutaj podejdziemy. Tych zabijemy. Ci będą jeszcze mojego łucznika walić pewnie. Nie. Dobra. Także zasłonimy tutaj łuczników, żeby nie miała jak tutaj strzelać. Będzie musiała chyba w moich chłopów. Nie, jednak może ominąć, kurczę. Dobra, koniec. Fajnie. Jeszcze jeden został? Nie ma problemu. Koniec.
fajnie, fajnie. Okej. Dobra. Czy my coś możemy... Czy my coś możemy kupić? Jeszcze zrobić? Wynająć? Nie, mało jeszcze nie było kolejnego dnia. Sorry, mój błąd. Tu jeszcze był jakiś ogrowie, aczkolwiek... nie, tutaj już byłem. Ale czekajcie, no może chłopów uda mi się jeszcze tutaj zwerbować. Czasami właśnie przecież się uzupełniają, tak? Spełnią kolejni właśnie. 22 do nas dołączyło, fajnie. Fajno, fajno. Także lecimy, oczyszczamy mapę. O! Dobra, może być, walczymy. Łucznicy niech zaczną. Aj, szkoda, od razu byśmy taki tą jedną grupkę tych kościotrupów zabili. Łucznicy? Tak jest, koniec. A tylko 5, bo ich jest tak mało już. Ajajajajajaj, niedobrze. No, będziesz atakował? Oho, bardzo fajnie. Ale końcówka została. Okej. Dobra, tutaj była gdzieś właśnie ten punkt taki. Nie wiem, sam on daje, ale na pewno bezcelowy tak on nie jest. Pik. Zapisać G. Możesz zapisać G. F6. Fajnie. Rebelia. Cytrus. Zapis. Pierwszy. Zapisz. Dobra. 900 zł. To ja rozumiem, bo tutaj były te zombie. Fajnie. Najpierw tych się pozbędziemy. Nic się nie stało. Dobra, do ataku. Szkoda. Dobra. Uwa, zbliżają się. Dobra, tych najpierw jeszcze wstrzymać. Jeden tylko. Dobra, najpierw tych. 137 na 10. I tylko się zrobiło. Wow, mocarzyki kuczyfelek te zombiaczki. Dobra, koniec tego. Tak jest, dwóch poszło. A zaatakujmy może tych. 10 na 10. 1. A u nas 0 na szczęście. Dobra, zabijmy go. 1 się ostał, no. Patrz. O, okej, już nie. No, wystrzelamy tych 6, czy jeszcze nie? Po jednym strzelać to sobie możecie, kurczę. Ła, 4 zabił. Mam trochę ich jeszcze. Byk. Bardzo fajnie. I koniec. Dobra, mamy to. Teraz będziemy musieli 6 chłopów tam zabić. O, szczęście, czekajcie, o co chodzi? Szczęście wszystkich swoich. Teraz większa. Eksperckie szkolenie. Trening oddziału w miastach, w sensie, że nie jest normalne, już przecież takie szkolenie nie się musieli wyglądać na ćwiczenie. Więc, dobra, może też szkolenie weźmiemy teraz. Okej. Pracuje dla nas. Bardzo mało punktów ruchu. Okej, teraz będzie dla nas kopalnia pracować. Tutaj coś jest ciekawego, czy to jest... Nie no, niby kamień. Właśnie. Okej, przejdźmy dalej. Co to jest za... jakiś bożek? Aha. Tutaj chyba dalej się przejść nie da, może i się da. Oj, da się, i to jeszcze jakiś czeka nieznajomy. Nie znam tych rodzajów wojsk. Mogą być silne, a ja tako. Mogę być nieprzygotowany. Mam nadzieję, że uda się ich pokonać. Jest ich po 10. Łach, i mają łuczników. I mają łuczników. I mają łuczników. Elfy jedne głupie, no. Patrz. No ja im nic.
Dobra, atakować. Oni mają kusze, dlatego tacy mocni. Dobra, my od razu idziemy do taku, bo trzeba jak najszybciej dotrzeć do nich. Już tam pomijając, że oni właśnie mają tyłki. Dobra, dobra, damy radę jakoś spokojnie. Ale chcą moich uczniów zabić, no a ja muszę ich stół zebrać. Ja nie wiem jak ja to zrobię. Pyk, 4, dobra. No patrz jak co mi wytu z tych uczników. No a my nic, bo nas jest za mało oczywiście, tak? O proszę. Dobra. Można podejść bliżej? Można. Już prawie będziemy mogli się atakować. Ale podejście, podejście, bo jesteście dobrzy. Patrz się, wszystkich uczników nie odbije, co nie? Byle by do nich podejść, już liczba zrobi swoje, patrzcie. No to jeszcze tutaj Iza musi zaatakować. Ruszymy. Ruszymy na tych, o. Patrz, trzeci. Stawiają opór, kurczę. Dobra, dobra, damy radę jakoś. Dobra. No koniec, koniec, koniec. Pyk. Tędy.